Witam Was, moi drodzy widzowie. Witamy Was na kanale Jędrzejowskie Wędkowanie. Dzisiaj z bratem Łukaszem. Cześć. Dzisiaj troszkę nietypowo, nie z nad wody, a ze studia, dokładnie tu z mojego biura. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, a właściwie to będzie unboxing, paczki od sklepu pleciona.pl, sklepu internetowego. Postanowiliśmy z bratem przystąpić do tej akcji, którą Pleciona ogłosiła na stronie, którą tak Majki promował, że to niespodzianka, jakieś gumy można kupić w takim magicznym pudełeczku, który to wspólnie z Savage Gear, jeśli dobrze pamiętam, to oni tutaj tą akcję całą przygotowali. Więc moi drodzy, chcieliśmy przy Was właśnie otworzyć pudełko, pokazać, co jest w środku. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, że ci, którzy będą oglądać ten film, również będą chcieli zobaczyć, co w takim pudełeczku się znajduje, co Pleciona przygotowała. To jest oczywiście wszystko w ciemno. Tak jest. I nie wiemy, co tam jest, tak prawdę mówiąc, oprócz tego, że okulary są jednym z tych prezentów. A pudełeczek jest 13, z tego co wiemy. Wiadomo, majówka się zbliża, a więc będziemy chcieli jakiś wypad robić razem batem. To jest taka patyczka, jak widać. Dość lekka. Spakowana, jak widzicie. Super. Zobaczcie sobie pleciona.pl. Tak, tu jest. Tu ma nożyk i zaczniemy rozpakowywać. Tak jest. Tu mamy. Tutaj widzę, że jakieś uderzenie było, więc to nie będzie jakieś tu. Tu i tu. Próbujemy otworzyć. A tu jeszcze. I jeszcze tutaj. A resztę to już chyba nie trzeba odcinać. No to proszę. Zobaczcie sobie. Tak to zapakowane. Duże pudło. A w środku małe pudło. Gazeta. Zobaczcie. Pewnie jakiś. Wędzona wołowina. Czy tam suszona wołowina. To jest jakiś gratis. Gratis dostaliśmy. Beef jerky. No nie wiem, czy to jest. Leaf biglana. Dla nas to jest. To już zjemy, spróbujemy. Patrzę, coś więcej, nie ma nic więcej, to odkładamy te pudełko. Mamy coś tu wcześniej, nie wiem. O, fajnie. Okej. Daj, ja to przełożę tutaj do pudełka. Rzucę. To też rzucę w pudełko. To tutaj położymy. Na razie jeszcze. No i moi drodzy, zapakujemy. Ktoś zapakowane porządnie. Zobaczcie, nie ma lipy. Nie ma lipy. Dobrze pudełeczko zapakowane. Zobaczcie. Jezu, kilometry tej folii, ale dobrze. Przynajmniej ważne, że nic się nie stało. Ponownie. No jest. Dotarliśmy do. To jest duży plus, że jest tak pięknie zapakowane. Dokładnie. No i mamy pudełeczko magiczne. Savage Gear. Jak widzicie, tak ono wygląda. Hype taka. Akurat jest na święta. Na święta niespodzianka. Ten jest. To wygląda. No i moi drodzy, otwieramy pudełeczko. Jak się to otwiera? Nie, to się wyciąga. Nie, to się otwiera z przodu jakoś. Tak, nie, to się. Tutaj. O. A. Magnesik. Mamy pudełeczko na magnesiku. I tak. O, proszę. Profesjonalnie, proszę. Troszeczkę opakowane. Mamy na każdy dzień numerki 1, 2, 3, 4, 5, tutaj 6, aż do 13 pudełeczek. Jak? Co, otwieramy, nie? No nie, no to ty jedynkę zaczynaj. To na zmianę będziemy otwierać. To ja otwieram pudełko numer 1. Tak ono wygląda. I zobaczymy, co tam jest. Tu się. O, gumeczki. Proszę, zobaczcie sobie. Później zrobimy zbliżenie. To jest pudełeczko numer 1, takie gumki. W kolorze zielonym. Ej, mi pokaż. Takie porządne
gumy na szczupca, sandacza, nie wiem. No. Takie gumeczki. Pudełko numer 2. Na oliwiony jak. Tu karty do gry. A tu mamy. Woblerek. To jest. Co tu jest napisane z jakimś sygnałem? A więc to jest taki woblerek, który jest od pół metra do metra. Pracuje. Na takiej głębokości. Do twitchingu. Twitch. To jest Twitch. Się Twitch. Tak, Twitch? 6,7 cm. Do twitchingu. Także mamy takiego Twitcha, płotkę, która od pół metra do metra pracuje w wodzie. To jest pudełko numer 2. Tak jest. To mam tutaj pudełko numer 2. Pudełeczko numer 3, moi drodzy. Tu na pudełeczko, właśnie, żebyśmy to później się nie pogubili. A, no to. Dobra. Pakujemy. O, tu będzie też, zobaczcie sobie, też zapakowany. I tu mamy obrotóweczkę. Taką fajną obrotówkę, moi drodzy. Na zawadź gira Rotex Spinner Dirty Silver. To jest 5,5 grama ma. Dwójka. Rozmiar dwójka. To takie na okonia bardziej, nie? No, taki ciekawy temat. Ciekawy, fajny taki. Nickel finish. Mm. Czarny nickel. No, to mamy pudełeczko numer 3. Zamykamy. No to mamy pudełeczko numer 4. Właśnie, jestem ciekaw. Zobaczymy, co jest numer 4. O, gumeczki są. To tu mamy. No to jest sandoczowa, taka bardziej guma długa, nie? Wąska, malutka. No. A więc. Taka typowa sandoczowa gumeczka. Taka gumka. Fajna. Ta guma taka. O, i tutaj jeszcze są takie gumeczki. Jeszcze taka. Bardzo ciekawe te kolory są. Mhm. No i taka gumeczka też fajna. Mhm. Takie na jesienne pory na przykład, nie? Tak jest. Także to jest pudełeczko numer 4. 4. Ja zaczynam pudełeczko numer 5. I tu też są gumy, tylko tu są gumy już perłowe. Tutaj będzie piąteczka. Tu mamy taką z brokatem. Mm-hmm. Przezroczysta, fajna guma. To chyba są w trzech rozmiarach ta guma jest. Tak, nie ma tu rozmiaru, nie pisze nic. No nie ma rozmiaru. Nawet na ogonie to jest taka srebrna. Mm-hmm. A tu taka jaskółeczka jest. O, a tu jest jaskółeczka. Zobaczcie sobie. Tak ona wygląda. Z takim ogonkiem. No mamy. No to mamy pudełeczko numer 6. O, chyba jakiś będzie woblerek. Nie. Jednak to nie woblerki, a są to główki do zbrojenia. O, dokładnie. Bułeczki do zbrojenia. Numer 6 pudełko. Tak jest. A więc dziesiątka, 10 gram, saważa, też oznaczenie jest. Ale nie mamy rozmiaru właśnie. No nie ma. No ale to będziemy dopasowywać do gumy. To jest taka trochę mniejsza bułeczka.
No, a tu już jest taka 7,5 grama, taka porządniejsza. O, do tych wielkich. Do tych. Ciekawe, czy to pasuje. No, podobnie będzie tutaj. O, o do, to jest do tej gumy. Do tych gumek, tak jest. No, to już. No to ja zaczynam. Ósemeczkę. Siódemeczkę. No to siódemeczkę. O! A tu ciekawostka, moi drodzy. Markery uniwersalne. Czerwony, niebieski i czarny. No, uniwersalne markery to jest po prostu do pisania. Shopee. Firmy Shopee. Dobra, dawaj ósemeczkę. Ósemeczka. O, otwieram. O, to się rozkleiło pudełeczko. Nie, tak. A nie, tak się otwiera? Tak, tak się otwiera. Nie, rozkleiło się. I co tu mamy? Jakiś wirujący ogonek. Tutaj mamy fluo. Gram, 5,5 cm. Taki. Wirujący ogonek. Fluo. I teraz dziewiąteczka. Dziewiąteczka. Dawaj. I tutaj mamy kolejna partia gumek. Z brokatem, z kolorami różnymi. Czyli mamy taką gumę fioletową z brokatem i z żółtym, seledynowym bardziej ogonem. Tu mamy różową z białym ogonem, z takimi płetwami. Tutaj taką dwukolorową, trzykolorową właściwie, a do góry nogami trzymam. No, taką. No i tutaj zielonkawą z pomarańczą gumę. Tak. No to ty miałeś dziewiątkę. Tak. Dziesiątkę. I dziesiątka. O, mi się same trafiają. Woblery. Jakieś woblerki, jakieś blaszki. Tobie więcej gum się trafiło. No. A więc następny jakiś taki do twitchingu. 4,5 cm, 4 gramy. No taki woblerek. Czy on bym nie pisze nic, czy... Oczywiście one są zbudowaną grzechotką. Tak, jest pokazany głośnik daleko dystansowy, daleko rzucić można nim. No, także tu jest taki woblerek. 11. 11. Teraz ja. I kolejne gumki. Fajnie. No. Tutaj są już troszeczkę inne gumeczki. I też porządnie zapakowany. Kilku. O. W torebeczkach. Mamy taką gumeczkę. To znany temat. To jest znana. Bardzo łowna przynęta. O, na tym jeszcze nie było. I tak, moi drodzy, wyglądało pudełeczko numer 11. Czyli mamy taką rybkę. Taką. Taką. I takie małe rybki na ogonika. Teraz ty wyciągasz dwunastkę. A więc pudełeczko numer 12. Co my tu mamy? Co właśnie mamy? Ja przyzamknę od razu pudełeczko. O, złota ryba jest. Złotą rybkę mamy. Tak jest. O, piękna, jest fajna. Fajnie wygląda, ładnie zrobiona jest ta rybka, jak naturalna wygląda. Mm-hmm. Porządna guma. No. Takiego kaniwalka mamy. No i tu jest taka gumka. Bardzo łowna ta guma jest. Już parę szczupaków na nią padło. Także polecamy tą gumkę, bo jest super. Super się sprawdza. Reszty nie znamy gumek. No i zostało nam 13 pudełeczko. Rodzynek. Rodzynek. Razem otworzymy. Tak jest. Jak wiecie,
nas w filmie było, albo ty wyciągnie wy. Na filmie było, Majki nam prezentował, że okulary są, także to żadna tajemnica. Kwestia tylko wyboru, jakie te okulary będą. Ja wyjmę z etui. Takie porządne te etui, powiedział, fajne. Masz tu woreczek. Etui, mamy pasek do okularów, który się zakłada na szyję. Z napisem Hype Tyco. Ten taki z neoprenu jest ten paseczek wykonany. No, tu mamy takie pokrowce. Pokrowce mamy. Okulary. Okularki są. No zakładaj pierwszy. Zobacz sobie, jak to wygląda. No, ja będzie fajnie dopasowane, ładnie widać. To teraz ja zobaczę. Także. Tak, widzicie mnie teraz bez okularów. Ciekawe, jak to będzie teraz nosił te okulary. Bo obydwaj w okularach innych chodzimy. Ten. Będą leżały pewnie. Tak, sobie soczewki kupić. Żeby przez nie patrzeć. Fajne. Fajne okularki, także... Także tak wygląda cały... Całe pudełeczko. Unboxing, moi drodzy, od sklepu Pleciona. Także fajnie. Dużo ciekawych gum, jak widzicie. Do sprawdzenia. Do sprawdzenia. Mamy jeszcze wołowinkę. Gratis się. Unboxingu 300 zł. Tak? 300 z przesyłką. 300 zł z przesyłką. Okularki jeszcze. I tutaj okularki. A czekaj, muszę się ubliżyć. Czekaj, muszę złapać się od niuszej. A więc tak, zbroimy gumę z główki. No gumy jest dużo, jak moi drodzy widzicie. Są różne woblerki, których my nie mieliśmy. Tak jest. Nie mieliśmy okazji korzystać z tych takich, z tym dźwiękiem, z grzechotkami w środku. Ciekaw jestem, jak się to sprawdzi. Będziemy testować nad wodą. No damy wam znać na kolejnych filmach, które będziemy razem tutaj nagrywać. Wspólnie. Ja akurat zdjąłem obrotówkę. A w środku słychać nawet, że mają tą grzechotkę, nie? Tak. Są z grzechotkami w środku. Także będziemy... No będziemy testować, no zobaczymy, jaka to ma grzechotka. Pokażemy w kolejnych filmach, jak, która się sprawdza, która się nie sprawdza. O jakiej porze roku? No bo to wiadomo, że nie na każdą porę roku jest ta guma. O, tutaj jest też grzechotka. Może będzie słychać, jak nie. Jest taka cichutka grzechoteczka. Zobaczymy, jak to się będzie nam tutaj nad wodą sprawować. Będziemy to testować na wodzie PZW. Tak, głównymi tymi zbiornikami to będą tutaj... Będziemy też na komercji sprawdzać. Ale to chcemy zbiornik o Ponidzie, czyli rzeka Nida. Tak, zaczniemy od Starorzecza w Pińczowie. Skończywszy na miejscowości Kuchary, chcielibyśmy tam zobaczyć żurawniki. Może nam się tutaj uda też i żerniki, brzegi obejrzeć. Zobaczymy, jak tam się rzeka zmieniła. Kiedyś łowiliśmy w tych rejonach i ryb było masa, ale teraz nawet nie wiem, jak tam się pozmieniało. Coś wypłycona jest tam, także... No zobaczymy, gdzie będzie możliwość. Zobaczymy, jakie lato będzie, czy ta wody będzie dużo, czy nie. No bo na jesieni też zobaczymy. No tak. Będziemy dużo będziemy się starać jeździć. Musieliśmy Motkowice zobaczyć. Nasze rejony, głównie te Starorzecza, jeziorka, stare jeziorka, na których dawno już nie byliśmy, a chcielibyśmy zobaczyć, jak tam w ogóle jest. Podejrzewamy, że tam wtedy już jak jeździliśmy, to było mnóstwo okonia i było też i były bardzo zarośnięte. I ten okoń był głównie w tych właśnie roślinkach. Jeszcze chciałem tutaj dodać, że na zbiorniku Brodek w miejscowości Oksa też mamy zarybione, tam jest stowarzyszenia. Zbiornik, nasza woda, też mamy tam zarobione szczupakiem, jeszcze nie wolno go łowić, ale jeżeli dostaniemy tylko pozwolenie na to, że można będzie wędkować, spinningować, także na pewno będziemy testować te przynęty. A wiem, że jest dużo szczupaka wpuszczonego, myślę, że tak w granicach 3 kg to takie szczupaki tam spokojnie powinno się łowić. No, także. Będzie okazja tam przetestować te wszystkie przynęty, co tutaj mamy. Oczywiście mogę zaprosić brata jako gościa, który też będzie mógł wędkować
na moim pozwoleniu. I będziemy nagrywać Wam stamtąd filmy i prezentować techniki, metody, jakie stosujemy, żeby pokazać się, podzielić się naszą tej wiedzą, umiejętnościami. No i również nauczyć się nowych również metod, tak jak widzieliście na poprzednim moim filmie, jak mówiłem, na boczny trok. Co też jest dla mnie nowość pewna, jeśli chodzi o konie łowienia na tą. To tyle, także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Zapraszamy na nasze kolejne filmy, które się będą ukazywać na naszym kanale. Także subskrybujcie kanał, lajkujcie, piszcie komentarze. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.